Cześć, dzisiaj się biorę za mycie mojego nowego zabytku. Wywrotka Iveco Turbo Daily, Kiper Millera oryginalny. Siłownik trochę cieknie, do regeneracji pójdzie. Silnik już tutaj w sumie obmyłem z grubsza tak pierwszy raz, ale kamery nie miałem, później dopiero Jacek mówi, czemu nie nagrywam. No to po śniadaniu kamerę wziąłem w rękę i jeszcze nagram. Generalnie samochód w rokującym stanie, tylko mówię, domyć muszę, z tyłu gdzieś migacze zginęły mi po drodze, no ale to wcale się tam nie przejmuję. Gdzieś tam kolega elektryk ma mi to poszukać. Kamerę, no pada trochę, tak siąpi, ale kamerę wezmę na statyw, bo to na głowie to będę miał i tak całą zachlapaną. No i popróbujemy, co to się tutaj nagra. Najpierw pianownicą pojadę. Mam dimmer w pianownicy. Pierwszy raz będę dimmera używać, bo zawsze Biosol używałem SDS, ale że nie było Biosolu, zamiennie dimmer. Nie wiem, jak to z pianownicy pójdzie. No i tyle. Blokadę mostu ma. Coś elektrycznie się tam guzik włączam, ale nie załączam. No, trzeba sprawdzić, czy to działa, czy nie działa. Bliźniaki, koła są... Kurczę, jakie to są? 225/75 R16C. Opony zdrowe. Goodyeary, z przodu mniej zdrowe, ale jeszcze do jazdy. No dobra, później coś tam jeszcze dogram. Na razie kamerę, mówię, na statyw wezmę i to będę go walczyć tutaj, mówię, myjka, gorąca woda, chemia i... No startujemy, bo siknąłem pianą, a zapomniałem kamerę ubrać, ale... O kurczę, masz poskręcany. Nie lubię pianownicą robić, szczerze, zawsze wolałem w opryskiwaszu sobie rozrobić, ale zobaczymy, co to, kurczę, tu jeszcze dokręcone jest. Aż bytu, dobra. Nawet gęsta ta piana. Ja nie wiem, co tu się, kurczę, tu coś się kręci. No muszę powiedzieć, że całkiem ta piana. Myślałem, że to... Węża sobie muszę podciągnąć, tylko kiper jest na 3 strony, wywrot znaczy się. No to jedziemy z płukaniem. Wodę mam na gorącą ustawioną, tam z 90 czy tam 120 stopni. Lancę długą, 2-metrową i zaczynamy. A ja mam ciśnienie tutaj chyba zmniejszone. Tu tak patrzę, coś mi za słabo tutaj to dmucha, ale nie wiem czy... Nie, dobrze jest. Kurczę, a może nie? Bym musiał, dobra, spuścić ciśnienie. Tu jest pewnie regulacja ciśnienia. O, i teraz będę miał maksymalne. Wodę zrobimy na maksa 150 stopni i jedziemy teraz. I chwila prawdy z dimerem. Powiem, że idzie bardzo ładnie. No, muszę namieszać dimera w pianownicę.